Nauczanie domowe, 4 sierpnia. Księga liczb, rozdział 13, wersety od 1 do 2 i od 25 do 33 oraz rozdział 14 od 26 do 35. Na pustyni Paran Pan przemówił do Mojżesza. Poślij ludzi, aby zbadali kraj Kanaan, który chcę dać synom Izraela. Po 40 dniach wrócili z rozpoznania kraju. Przyszli na pustynię Paran do Kadesz i stanęli przed Mojżeszem i Aaronem oraz przed całą społecznością Izraelitów. Złożyli przed nimi sprawozdanie oraz pokazali owoce kraju. I tak im opowiedzieli. Udaliśmy się do kraju, do którego nas posłałeś. Jest to kraj rzeczywiście opływający w mleko i miód, a oto jego owoce. Jednakże lud, który w nim mieszka, jest silny, a miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam również Anakitów. Amalekici zajmują okolice Negebu. W górach mieszkają Chetyci, Jebuzyci i Amoryci. Kananejczycy wreszcie mieszkają nad morzem i nad brzegiem Jordanu. Wtedy próbował Kaleb uspokoić lud, który zaczął się burzyć przeciw Mojżeszowi i rzekł: trzeba ruszyć i zdobyć kraj. Na pewno go zdołamy zająć. Lecz mężowie, którzy razem z nim byli, rzekli: nie możemy wyruszyć przeciw temu ludowi, bo jest silniejszy od nas. I rozgłaszali złe wiadomości o kraju, który zbadali, mówiąc do Izraelitów: kraj, któryśmy przeszli, aby go zbadać, jest krajem, który pożera swoich mieszkańców. Wszyscy zaś ludzie, których tam widzieliśmy, są wysokiego wzrostu. Widzieliśmy tam nawet olbrzymów. Anakici pochodzą od olbrzymów, a w porównaniu z nimi wydawaliśmy się sobie jak szarańcza i takimi byliśmy w ich oczach. Wtedy całe zgromadzenie zaczęło wołać, podnosząc głos. I płakał lud owej nocy. Pan przemówił znów do Mojżesza i Aarona i rzekł: jak długo mam znosić to przewrotne zgromadzenie szemrzące przeciwko mnie? Słyszałem szemranie Izraelitów przeciw mnie. Powiedz im: na moje życie, wyrocznia Pana, postąpię z wami według słów, któreście wypowiedzieli przede mną. Trupy wasze zalegną tę pustynię. Wy wszyscy, którzy zostaliście spisani w wieku od 20 lat wzwyż, wy, którzyście przeciwko mnie szemrali, na pewno nie wejdziecie do tego kraju, w którym uroczyście poprzysiągłem wam zamieszkanie. Na pewno nie wejdziecie z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego i Jozuego, syna Nuna. Poznaliście kraj w przeciągu 40 dni. Każdy dzień zatem zamieni się w rok i przez 40 lat będziecie pokutować za winy i poznacie, co to znaczy, gdy ja się oddalę. Ja, Pan, powiedziałem. Zaprawdę w ten sposób postąpię z tą złą zgrają, która się zebrała przeciw mnie. Na tej pustyni zniszczę ją i tutaj pomrą. Bóg polecił wysłać zwiad, który pozwolił książętom Izraela zobaczyć ziemię, którą mieli posiąść. Chodziło o to, żeby lud nie szedł, jak to mówimy, w ciemno, żeby wiedział, co go czeka, żeby rozumiał, do jakiego kraju wchodzi i co musi zrobić, aby tam właśnie zamieszkać. Po drugie, chodziło o to, żeby ci, którzy mają być przywódcami, rozumieli konieczność współpracy z Bogiem. Żeby nie była to jedynie domena Mojżesza, ale żeby to przesłanie, to oparcie się na Bogu stało się udziałem jak największej ilości odpowiedzialnych, tych, którzy stają na czele. I okazało się, że dotychczasowe szemranie przy małych problemach stało się buntem przy większym wyzwaniu. I zauważmy, w oficjalnej wersji, w której pokazywano to, co zostało wybadane, była mowa o pięknie kraju, o bogactwie, o tym, że jest to kraj rzeczywiście mlekiem i miodem płynący. Równocześnie pokazywane były też trudności. Natomiast w wersji nieoficjalnej, kiedy już ci zwiadowcy rozmawiali poza Mojżeszem, wśród ludu, po cichu, wtedy rozgłaszali bardzo złe wiadomości, a nawet fałszywe. Kraj ten pożera mieszkańców, tam mieszkają olbrzymy. I to spowodowało bunt. Błąd, który sprawił, że ci ludzie nie mogli wejść do tej ziemi. Dlatego Bóg mówi, ci, którzy widzieli moje znaki i moją chwałę, nie wejdą do tego kraju. Ci, którzy mną wzgardzili, nie zobaczą go. Ci, którzy przeciwko mnie szemrali, nie posiądą go, choć obiecałem, że Izrael tam będzie mieszkał. Widzimy zatem, że zaproszenie do współpracy jest szczerym działaniem Bożym. Natomiast szemranie powoduje, że zaczynamy stawiać opór, że nie idziemy tak, jak Bóg chce. I wówczas Bóg mówi, zobaczcie, co się dzieje, kiedy wy idziecie swoją drogą. Poznacie, co to znaczy, gdy ja się oddalam, bo Bóg wchodził już do tego kraju, a oni nie chcieli wejść. Przypomnijmy sobie obok, gdy podnosił się Izraelici, ruszali w drogę. I tu się stało to samo. Bóg mówi, ja idę do Palestyny. Ja idę do kraju Kanaan. A lud powiedział, nie idziemy. Idziemy w drugą stronę. Bóg mówi, idźcie, a zobaczycie, co się stanie wtedy, kiedy nie pójdziecie razem ze mną. Co się będzie działo? Wy pomrzecie, a wasze dzieci będą się błąkać. To jest konsekwencja niewierności. My pomrzemy, nie osiągając celu, i nasze dzieci błąkają się po pustyni, w niepewności, w niejasności, z brakiem jakiegokolwiek celu. Skutek takiej postawy, że lud nie chce iść za Bogiem, że chociaż został zaproszony, chociaż zostało mu pokazane, gdzie idzie, chociaż został wyznaczony cel, to jednak lud nie chce robić tego kroku. Nie chce podjąć takiego właśnie zadania, jakie zostało przed nim postawione. Wówczas zaczynają umierać i ich dzieci zaczynają się błąkać. Zwróćmy uwagę, przez 40 dni poznawaliście ten kraj. Przez 40 lat będziecie się błąkać. Mówią niektórzy, że trasa z Egiptu do Kadesz Barnea, do tej oazy, w której akcja rozgrywa się, trwała mniej więcej 1,5 roku. Tyle trwała podróż z Egiptu w to miejsce. U bram Kanaanu okazało się, że Izraelici nie wchodzą. I wówczas 38 lat błąkali się wokół tej oazy, chodzili po tej pustyni, umierali, nie osiągając celu. Chodziło o to, żeby oni weszli do kraju. Nie, żeby go zdobyli. Kiedy Jozue wprowadził potem Izraelitów, podbój trwał 200 lat. Więc tu nie chodziło o to, że to pokolenie miało podbić, zrobić wszystko, dokonać wszystkich dzieł. Ono miało wejść. To była i nagroda, i zadanie. A oni zmarnowali czas. Zmarnowali całe pokolenie. Szemranie i bunt przeciw Bogu powoduje, że marnujemy czas, że my nie robimy tego, co powinniśmy zrobić, że nasze pokolenie wymiera, nie osiągając celu, i dzieci błąkają się, ponieważ zostało zaburzone to słuchanie Boga. Potrzebujemy więc na nowo słuchać i iść za tym, co Bóg mówi naszemu pokoleniu, abyśmy nie zmarnowali czasu, nie zmarnowali Bożego wezwania, nie zmarnowali tej szansy, którą Bóg nam daje, byśmy osiągali naprawdę cudowne Boże cele w naszym pokoleniu, w Polsce, w tym czasie.